Jestem zadowolony. Wiedziałem mniej więcej, na jakie tempo sobie mogę pozwolić, na ile pozwolą mi opony i konsekwentnie tego się trzymałem. Dodatkowo praktycznie cały wyścig musiałem bronić pozycję przed być może trochę szybszym za mną samochodem GT3. Ale udało się do końca, aczkolwiek troszkę tam miałem w jednym zakręcie lewym, pierwszym lewym problem i chyba też przez to troszkę ten BMW całe jakby straciło do mnie dystans, i za to mi trochę przykro, ale generalnie z wyścigu jestem zadowolony i oby więcej takich, a jak będziemy mieć lepszy troszkę setup i przede wszystkim lepsze opony i sprawne w 100% auto, to myślę, że będziemy tutaj walczyć na 100% o pierwsze pozycje. Nie pomagała też temperatura, prawda? Tak, to na pewno, aczkolwiek temperatura jest taka sama dla wszystkich, także tutaj jakby to jest czynnik. Ja w otwartym samochodzie podejrzewam, że mam trochę lżej niż pozostali, aczkolwiek ja też muszę się trochę więcej napracować za kierownicą, bo nie mam żadnego wspomagania, a poza tym auto miałem tak szalone dzisiaj, że naprawdę dużo, dużo pracy, dużo skrętów, dużo pracy bicepsami i całymi rękami, także to trzeba być przygotowanym do czegoś takiego na pewno. Dużo emocji, różnych emocji podczas tego weekendu, ale chyba kończysz go jako zawodnik zadowolony. Tak, oczywiście. Wiemy, co było przyczyną naszego nieukończenia wyścigu w Mistrzostw Polskich. Prawdopodobnie półośka, którą dostaliśmy, miała starą gumę albo z powodu covidowych, na przykład dostawcy nie dostarczyli właściwych materiałów i ona pękła w trakcie wyścigu, smar się podpalił. No i zerwała się półośka, dlatego nie mogliśmy dalej jechać, ale jak widać autko złożone i przejechaliśmy wyścig i na pewno pojedziemy na następnej rundzie WSMP, ale nie tutaj w Poznaniu, bo niestety jestem na urlopie, ale na Slovakia Ringu. Pokażemy, na co nas stać, bo będziemy już mieć pełni na pewno sprawny samochodzik i tempo nasze będzie odpowiednie, żeby walczyć w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Polski.